Centrum Zdrowia Gołębi wspiera młodych hodowców i hodowczynie i popularyzuje tym samym ten przepiękny sport poprzez coroczną akcję Dobry Start. Weronika Łukomska jest jedną z wielu laureatek akcji, dzięki której otrzymała pakiet produktów Centrum Zdrowia Gołębi oraz wsparcie merytoryczne specjalistów Centrum Zdrowia Gołębi. Wspólnie z tatą Dariuszem prowadzą hodowlę i lotują w oddziale 400 Sośnicko-Pilichiewickim. Witam serdecznie, dzień dobry. Witamy serdecznie. Prowadzili wspólnie. Od tego roku tylko i wyłącznie Weronika prowadzi hodowlę, przejęła całkowicie po mnie. Hodowlę, myślę, że da radę. Honor nie zginie. Znaczy same listy już pokazują, że już daje radę. Już pokazuję, bo na dzień dzisiejszy po 6 lotach gołębi po drugim ciężkim, bardzo ciężkim maratonie jest na 8 miejscu w oddziale. Wkładała 20 gołębi, zrobiła 13 konkursów, w tym 10 oczywiście mistrzowskich. Także widać, że daje radę. Super, w takim razie dziękujemy panu Darkowi. Dziękujemy i życzymy wszystkim powodzenia w lotach. I zostajemy z Weroniką i porozmawiamy o jej hodowli. Witam jeszcze raz, Weroniko. Witamy raz. Lotowanie gołębiami pocztowymi to przepiękny sport i pasja. Uczy systematyczności, zdrowej rywalizacji, pokory, ale pokazuje również, że porażka czy niepowodzenie stymulują do szukania nowych rozwiązań i wyciągania wniosków na przyszłość. Ty to robisz. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że to piękny sport, piękna pasja i skąd ta pasja u Ciebie się zrodziła? No oczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jest to piękna pasja, lecz im teraz w tych czasach jest trudniej jakby zacząć młodym hodowcom, ponieważ starsi zbytnio nie chcą pomagać. Zaczęłam pasję jakby od malutkości. Bo właśnie tata hodował gołębie i przyjęłam właśnie od 2 lat już hodowlę i zaczęłam hodować, jakby lotować na swoje imię i nazwisko. Jasne, jasne. Czyli, czyli ta pasja, że tak powiem, płynie w twojej krwi. No to jakby zaczęłam z 2 lata temu. Lotowałam właśnie rok temu na całym systemie właśnie Centrum Zdrowia Gołębi. I gołębie dawały radę, więc jak to na listach było widać, według mnie dobrze się sprawowały właśnie gołębie na tych środkach, ładnie się zachowywały i według mnie wygodne polecenia są właśnie te środki. Widziałam właśnie na Facebooku przez od polubienia jakby od Maćka Wudzika i zaczęłam właśnie rozmowę i pisanie z panem Maćkiem Wudzikiem i on mnie jakby tak wkręcił. Zachęcił i wkręcił właśnie w ten cały program jakby. Oczywiście trzeba właśnie się też trochę zainteresować, poszukać czasami, bo to tak nie ma od razu, nie widać czasami. Możemy się pochwalić, na przykład w 2021 roku zdobyłam pierwszy lotniczka oddziału. Siadała ona w oddziale, jak i w rejonie bardzo w czas, bo była pierwsza, druga i trzecia. To jest właśnie ten puchar. Za 2021. To jest zajęcie pierwszy gołąb... Młody. Pierwszy gołąb młody. Zajęłam też 8 miejsce w oddziale. Bo to jeszcze był stary oddział, jakby to na 40 hodowców. Drugi puchar jest tamtego roku. Drugi jakby przewodnik w oddziale. I to były są twoje najbardziej cenne trofea, jeśli chodzi o gołębie młode, tak? Zaraz sobie przejdziemy w takim razie, możemy od razu pokażemy te młode, tak? Tu właśnie przedstawiam wam tą najlepszą młodą z 2021 roku. To była pierwsza lotniczka jakby młodych, no. Niektóre właśnie mają imiona, inne właśnie mają swoje jakby przezwiska i po numerach.
Tak, akurat nie ma. Jeszcze nie, tak? Jeszcze nie. Ale inne mają. Pochodzi z rodziny szaleńców, bo jest ojciec jej miał przez 5 lat po 11-12 konkursów. Jest w rozpadzie. U was, tak? Tak, u nas. Ma już z 2011 roku jest, więc dziadek, ale już ma dożywocie u nas. I to właśnie jest ojciec jej. Przestawiam właśnie z drugiej 500-ki. Zameldowała się 11 w oddziele, pierwsza na ogólniku. W którym roku? W tym roku, w tym roku. Z 500-ki właśnie, z ostatniego lotu. I ona właśnie ma swoje jakby nazwę i to jest Planisia. I ona właśnie zawsze jak mnie słyszy, to upomina się o mnie. I na razie na ten rok jest na komplecie jakby konkursów. Czyli to jest również jeden z twoich czołowych gołębi, tak? Mhm. I z tego co słyszę, to zdecydowanie stawiasz na gołębie twarde i takie dalekodystansowe i maratony, tak? Przewagę właśnie mamy właśnie, gołębik jest właśnie na takie dalsze i cięższe właśnie, żeby... Te dalsze loty właśnie, ale ta na przykład daje od początku ma 6x6, więc to też nie jest tak powiedziane, że i daje sobie w warunkach różnych. Hmm, czyli taki gołąb bardzo uniwersalny, bardzo uniwersalny i wszechstronny i co słyszę, te loty ma powtarzalne, tak? Więc tu jest mocna drużyna. To właśnie widzimy tą prawdziwą miłość i pasję Weroniki do gołębi. Powiedz mi, Weronika, twój dzień z tego, chodzisz do szkoły wciąż, ale twój dzień zaczyna się dość wcześnie, prawda? O 5 rano już zaczynam i rano jeszcze czasami mój ojciec pomaga w obrotach, bo już na 6 muszę chodzić za autobusy. Więc czasami nie zdążam jakby oblecieć wszystkich gołębi, więc, ale na popołudniu już mam czas, więc sama wchodzę i robię obroty. Czyli można powiedzieć, że już w tej chwili czasowo w 90% sama zajmujesz się hodowlą gołębi, prawda? Wow, to jest coś niecodziennego jak na tak młodą osobę. Patrz. Można powiedzieć, że to jest ojciec od tej Planisi. Właśnie ona pochodzi po nim. Więc jednak ma jakby właśnie takie zaczepywanie, więc... Czyli lubisz zdecydowanie spędzać czas w gołębniku w obecności gołębi. Zresztą to widać i to widać też po wynikach, tak? Bo to...